Witajcie w następnej ale degustacji. Tym razem szkockie piwo z browaru West. Z Glasgow. I piwo nazywa się Saint Mungo, czyli Święty Mungo. Jest to lager, 4,9% alkoholu. Ładna etykieta, taka gustowna. Jest to jedno z ich pierwszych piw, które nazwali na cześć patrona Glasgow. I ten święty żył gdzieś w okolicach VI wieku. Był synem jednego ze szkockich królów, takiego małego królestwa, właśnie w rejonie gdzieś Lothian. No i ewangelizował w rejonie Glasgow, jest jego fundatorem, że tak powiem. Postawił pierwszy kościół w miejscu, gdzie teraz jest średniowieczna katedra w Glasgow. No i oczywiście jest legenda świętego Mungo, składająca się z czterech wersów, że drzewo, które nigdy nie rosło, ptak, który nigdy nie latał, tam było? Ryba, która nigdy nie pływała. I co to jeszcze było? W każdym razie chodzi o takie cuda, które tam zrobił. No i mamy tutaj ten lager, który jest wyprodukowany zgodnie z niemieckim prawem czystości. Kapselek z logiem browaru. Także powinien być bardzo klasyczny. Słodowy. No i wygląda dosyć klasycznie. Taka jasno-złota barwa, klarowny, niewielka piana, ale dosyć długo się utrzymująca. Aromat jest chmielowy, ziołowy, taki bardzo klasyczny niemiecki. Może użyli chmielu żateckiego, któż to wie, ale jest podobnie. Lekka słodowość. No jest ok. Jest ok. Troszkę tak pilsnerowo pachnie. No ok. Spróbujmy. Wasze zdrowie. Fajne piwo. Pełne ciało. Jest spokojny, klarowny. Odświeżający. Niewielkie nasycenie. No może taki do średniego, powiedzmy. Jest goryczka, nie jest ona może zbyt wysoka, ale taka ziołowa. Natomiast pozostawia taki lekko metaliczny posmak na samym końcu. Tak na wszelki wypadek sprawdzę, ale na pewno to nie jest wina jonów żelaza zawartych w piwie, tylko raczej chmieli użytych do tego piwa, które mogą powodować właśnie takie odczucie metaliczności. Szczególnie niemieckie chmiele mają takie taką typową, że tak powiem, przypadłość. Ogólnie rzecz biorąc, ten lager jest bardzo przyjemny. Rzeczywiście wykonany dobrze. Przyjemny, odświeżający, no i taki powinien być, że tak powiem. Bardzo taki tradycyjny, niemiecki w swojej formie, w wyrazie, ale szkocki lager. Przyjemny, wiadomo dlaczego, przez tą właśnie jakość jest jednym z ich głównych piw. No i tak, jest dobry, warto spróbowania. Mam nadzieję, że ta recenzja wam się podobała, tak jak podoba mi się to piwo. Także dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał, pamiętajcie o dzwoneczku, który będzie wam przypominał o każdym nowym filmie na kanale, żeby będziecie na bieżąco. No, przez to nie opuścicie żadnej nowej, ale degustacji. No oczywiście pamiętajcie o przesłaniu linku do tego wideo swoim znajomym. Czemu nie? No i komentujcie.
Wasze zdrowie. Szlam 2. Thank you.